Witajcie moi drodzy, dzisiaj będzie troszeczkę lifestyle'owo, bo tak po prostu będzie. Poza tym, jak wiecie dobrze, w sobotę biegałem z chorym gardłem, no i skończyło się tak, że mimo że dzisiaj byłem w pracy, to po południu stwierdziłem, że jednak lekarz się przyda i do końca tygodnia niestety jestem w domu, będzie się kurował w łóżeczku. A więc moi drodzy, chciałem wam tylko opowiedzieć o tym biegu sobotnim, który był no wypadł spoko, tak, pod względem organizacyjnym, przygotowaniem trasy i tak dalej. I powiem wam jedno, że zresztą sami zobaczycie, bo trochę nagrałem, bo wiadomo, nie biegłem tam na życiówkę z chorym gardłem, no, nie było szans, tak. Ale jedno, co mnie zaskoczyło, to zaskoczyły mnie tam podbiegi, jakie były, choć ja troszeczkę tych podbiegów biegam, tak, bo nie mam jakiegoś takiej prostej trasy, w sensie, że jest na wprost i jest miło i przyjemnie i mogę sobie pobiegać, tak? Tylko zawsze jakieś tam wzniesienia są, czy jakieś schody robię i inne tego typu rzeczy. I tam naprawdę no mega, mega jeden taki podbieg, że no trzeba było, że tak powiem, iść. A i potem znowu było troszeczkę, że tak powiem, prosto, tak? I za zakrętem znowu taki dość spory podbieg, może już nie duży, ale jednak też dawał w kość. Także pod względem organizacji bardzo fajnie, pogoda też całkiem na plus, choć padał grad, ale to na samą końcówkę, tam kilometr przed. No i wietrznie było strasznie, chyba ten wiatr mnie, że tak powiem, załatwił. Prawdopodobnie to on mnie załatwił, ale w każdym bądź razie chciałem was zaprosić do kilku relacji z tego biegu, podczas biegu, jaki zrobiłem, kręcone telefonem, sorry za jakość, ale wiecie, jak to jest. Także 3, 2, 1, zaczynamy. No to jednak się zdecydowałem i lecę na powyższy bieg. Bieg niepodległości 11 km w moim mieście, trzymajcie kciuki. Właśnie zrobiłem sobie 2 km rozgrzewki przed. Idę na start, zostało 9 minut, także chyba na styk przyjdę. Przed nami spory podbieg. Myślałem, że biorę pod koszulki. To właśnie górka. Kilometr dawno za nami, chyba ktoś nie umie odmierzać, ale nieważne. Meta tuż za rogiem. I jak moi drodzy, mam nadzieję, że ta krótka relacja z biegu wam się podobała. A tutaj jeszcze taki bonusik, żebyście mogli sobie zerknąć, tak wyglądał medal. Całkiem spoko. Rewers, Będzin górą, jak zawsze, takie motto przewodnie naszego miasta. No i moi drodzy, niestety to by było dzisiaj na tyle, tak jak mówiłem, taki krótki lifestyle'ik i to, co się działo, że tak powiem, w weekend, no ale choroba nie wybiera. Naprawdę kiepsko się czuję i po prostu walnę się, po prostu się walnę po prostu do łóżka. Same po prostu, nie. Muszę z tym skończyć. W każdym razie dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i moi drodzy, do zobaczenia za niedługo. Cześć.